Jeszcze w tym roku ruszy drugi etap przebudowy ulicy Mariana Buczka. Zarząd Województwa Podlaskiego postanowił przyznać Suwałkom dofinansowanie na ten cel. Po wielu pismach i monitach wysyłanych do zarządu inwestycja została przesunięta z listy rezerwowej na listę podstawową. Tym sposobem możliwe będzie rozpoczęcie przebudowy tego odcinka drogi wojewódzkiej. Czyli to ulica Mariana Buczka, potem skrzyżowanie tutaj przy szkole podstawowej numer 2 i końcówka właśnie ulicy Reja. I tam właśnie pan marszałek powiedział, że w ostatnich dniach zarząd województwa podjął decyzję o przeniesieniu tej naszej inwestycji na listę podstawową. To nam daje możliwość wszczęcia procedur związanych z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy. Jak mówi prezydent, Suwalski Ratusz jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia inwestycji. Przetarg w zasadzie jest przygotowany na wyłonienie wykonawców, no i wtedy wszystko się będzie toczyło zgodnie z planem, czyli w tym roku rozpoczynamy realizację tej inwestycji. Na ulicy Mariana Buczka przebudowa kompletna tej ulicy od tego nowo wybudowanego ronda, skrzyżowanie z ulicy 30-lecia PRL i aż do tego ronda na wylocie tego osiedla Mariana Buczka, tam w kierunku właśnie Raczek. Zostaną również położone chodniki, zamontowane latarnie, wymienione studzienki i przeprowadzone wszelkie inne prace, by ulica w końcu wyglądała tak, jak powinna. Mam nadzieję, że w tym roku, jeżeli rozpoczniemy, to w przyszłym roku uda nam się to zakończyć. No również sygnalizacja świetlna przy szkole numer 2, taka bardzo stara, która jest, jedyna w Suwałkach pozostała, to trzeba też przebudować i w ogóle tam rozbudować inaczej to skrzyżowanie. No i przedłużyć ulicę Mikołaja Reja na odcinku od skrzyżowania od tego ronda z ulicą Wierusza Kowalskiego do Armii Krajowej i to jest właśnie taki zakres. Inwestycja ma pochłonąć około 19 milionów złotych. Kwestia dofinansowania, co jest bardzo istotna, no to na wejściu obiecano 60%, ale obiecano jeszcze tam, że pewnie będzie więcej. No i trzeba będzie na etapie już podpisywania umowy, kiedy będziemy po rozstrzygnięciu przetargu, mam nadzieję, że ten przetarg wyjdzie nam taniej, no wtedy myślę, że ta cała nadwyżka, ta oszczędność, która pozostanie, będzie zwiększała właśnie dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Wszystko wskazuje też na to, że zostanie dofinansowany remont bloku operacyjnego Suwalskiego Szpitala. Najpierw mówiono, że w tym roku ona nie jest możliwa do realizacji. Wiemy, to było przy uchwalaniu budżetu województwa na ten rok, a teraz okazuje się, że powstały jakieś tam możliwości, oszczędności i pan marszałek właśnie przekazał również tą bardzo dobrą informację. Inwestycja ma kosztować około 10 milionów złotych. Rozpoczął się właśnie Festiwal Fantastyki, pierwszy w naszym regionie. To nie lada gratka nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, właścicieli wszelkich odmian fantastyki. Kolorowy dym, fantastyczne postacie i wojownicy na szczudłach. Przejść przez portal i dostać się do świata fantastyki nie jest łatwo. Ale gdy już nam się uda, czeka na nas świat pełen atrakcji. Zobaczymy tutaj najróżniejsze rzeczy związane z fantastyką. Będzie można uczestniczyć w grach, będzie można się przebrać za postacie fantastyczne, będzie można wcielić się w role takie, których codziennie nie przeżywamy. Będzie można poznać nowości gier planszowych i karcianych. Będzie można wziąć udział w warsztatach różnorodnych, warsztatach malowania bambusów, tworzenia masek, origami, malowania gejszy, ubierania gejszy. Będziemy mogli obejrzeć dwa świetne, fantastyczne filmy. Będziemy mogli uczestniczyć w koncercie, który jednocześnie będzie projekcją filmu, czyli w projekcji filmu Świteś z muzyką na żywo w wykonaniu Suwalskiej Orkiestry Kameralnej. Będziemy mogli zadać pytania pisarzowi Tomaszowi Bochińskiemu, zapytać, jak się pisze fantastykę, skąd się bierze pomysły i czy my też możemy zostać pisarzami. I tak można jeszcze długo wyliczać to, co będzie się działo. Pierwszego dnia festiwalu największym powodzeniem cieszyły się gry. Tutaj mamy wypożyczalnię gier planszowych. No mamy tego trochę. Są takie małe gry, karcianki, są większe gry dla dzieci, dla starszych. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Na miejscu można pograć za darmo przez cały dzień. Jeżeli ktoś nie ma pojęcia na temat... To wytłumaczymy.
Czyli instrukcja obsługi i wypożyczalnia. Tak. Z tymi miłośnikami to jest tak różnie. Ja bym powiedział, że jest taka grupa ludzi, którzy lubią w to grać. Oni ciągle do mnie do sklepu przychodzą, grają, na przykład umawiają się na sobotę od 10, grają do 14, siedzą sobie i grają. Przynoszą swoje gry często, które u mnie kupili, zapoznają się z nimi, tak żeby właśnie większa liczba osób miała pojęcie, jak to się gra. Część z nich potem kupuje sobie swoje egzemplarze. Organizujemy też na przykład nocki planszowe, nocki z grami planszowymi, gdzie przychodzi 20 do 30 osób. W tej chwili takie 4 imprezy się odbyły. Co tutaj gracie? Gramy w grę Pędzące Żółwie, taka prosta, łatwa, zabawna i dla młodszych, i dla starszych. A co Was tutaj przyciągnęło na Festiwal Fantastyki? Fantastyka, interesuję się fantastyką, często bywam w Suwałkach jako... Lubię po prostu przybywać na imprezach takich suwalskich. Jesteśmy stałymi bywalcami tutaj sklepu Gratosfera właśnie, chodzimy na turnieje Magica, no i właśnie też gramy tam w gry planszowe, więc no, pomagamy. Ja też jestem akurat wolontariuszką w tym momencie. Wielbiciele kultury japońskiej też znajdą na festiwalu coś dla siebie. Można zobaczyć, jak przygotowuje się stylizację gejszy i spróbować herbaty z Dalekiego Wschodu. Pod kątem klimatów japońskich studiuję Meido, czyli z dziewcząt, które obsługują klientów w kawiarniach japońskich. Obok mamy krajki, lalki, to są typowo z otwórstwa. Poniżej mamy geta, japońskie obuwie, a potem mamy jeszcze lubione przez mangowców kociuszka, gogle, to już troszkę pod klimat steampunkowy. Organizatorzy zapowiadają kolejne edycje festiwalu. Tegoroczna zakończy się w niedzielę koncertem zespołu folkowego z Litwy. Mają około 30 cm i ważą kilka kilogramów. Wykonane są z brązu, choć dzieciom zwykle kojarzą się z kolorowymi postaciami z bajki. W Suwałkach pojawiły się krasnoludki. Będzie ich w sumie 10 i staną w 8 najważniejszych punktach miasta. Krasnoludki w Suwałkach znalazły się nie bez przyczyny, bo to główni bohaterowie bajki Marii Konopnickiej. W założeniu ten produkt turystyczny ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej naszego miasta. Kolejnym takim produktem, który przewidujemy zrealizować w ramach tego projektu, jest przewodnik multimedialny na telefony typu smartfon, który niebawem już będzie dostępny dla mieszkańców i dla turystów. Będzie to aplikacja całkowicie bezpłatna, która będzie przekazywała wszystkie informacje najważniejsze dla turysty z naszego miasta. Król Błystek to krasnoludek, którego możemy spotkać przy pomniku Marii Konopnickiej. Resztę jego świty możemy spotkać w Parku Konstytucji 3 Maja, na stadionie i przy akwaparku. Do Suwałk krasnoludki przyjechały z Wrocławia. Koszt figurek i tabliczek informujących to 54 tysiące złotych. 180 wolontariuszy można było spotkać na suwalskich ulicach od wczesnych godzin rannych. Suwalski sztab rozpoczął swoje działania już wcześniej. Podczas sobotniego meczu siatkówki przeprowadzono pierwsze licytacje. Piłki z autografami Zbigniewa Bońka i Waldemara Fornalika, a także koszulki i kalendarza WOŚP. W niedzielę mieszkańców czekało wiele atrakcji. W budynku historycznym Suwalskiej Plazy można było obejrzeć wystawy fotograficzne przedstawiające poprzednie edycje orkiestry w naszym mieście, a także wspomnienia z przystanku Woodstock. Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej obsługiwali punkty medyczne, w których można było zbadać ciśnienie krwi, poziom cukru, parametry spirometryczne, a także przejść kurs pierwszej pomocy. W przerwach między koncertami odbywały się licytacje, między innymi Złotego Serduszka. Jego właścicielką została Bożena Kamińska, przekazując na rzecz orkiestry 5 tysięcy złotych. Ten wyjątkowy dzień muzycznie uświetniło wielu, nie tylko suwalskich artystów. Do akcji przyłączyły się również suwalskie morsy. Zabawę nad zalewem Arkadia zakończyła inscenizacja zatytułowana Światło Woda, a całość tradycyjnie Światełko do Nieba. Suwalski sztab już zebrał 50 tysięcy złotych, jednak jak zapewnia Bogdan Pieklik, kwota ta sięgnie około 60 tysięcy.
Dziś, 14 października, przypada Dzień Edukacji Narodowej. Święto nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Narodowej, która zajęła się reformowaniem polskiego szkolnictwa. Statystyczny polski Belfer ma 42 lata, wyższe wykształcenie i jest kobietą. Tak wynika z danych Ministerstwa Edukacji Narodowej. W Polsce jest ponad 660 tysięcy nauczycieli, a w Suwałkach jest ich 1214. Jaka jest pani Bożenka? Fajna. Tak, a dlaczego jest fajna? Bo daje fajne zajęcia. A na przykład jakie? Takie ślaczki. Rysujecie. I co jeszcze? No i się bawimy. Fajnie. Fajna. A dlaczego jest fajna? Bo zadaje fajne prace. A powiedz jakie? Ślaczki i rysowanie. Pani Jola, która prowadzi kółko plastyczne, jest fajną panią czasami. Zadaje różne zajęcia, różne rzeczy. A jak? Się z nami bawi. Pani Bożenka jest bardzo fajna. A dlaczego jest fajna? No bo daje fajne prace. A opowiedz jakie? Szlaczki i kolorowanki. Za co najbardziej lubisz panią Bożenkę? Za to, że daje nam szlaczki. I za coś jeszcze? Może jest miła? Za zabawę. A jaką zabawę lubisz najbardziej? Zabawkami. Jaka jest twoja pani w przedszkolu? Opisz ją. Pani Marta. I jaka jest pani Marta? Jak wygląda? Ma blondowe włosy i ma ładne bluzeczki. Jest fajne, bo zadaje fajne prace, szlaczki i bawi się z nami w różne zabawy i gry. A powiedz, jak wygląda? Ma czarne włosy i jest bardzo ładna. A skoro mamy święto, trzeba też złożyć życzenia. Wszystkiego najlepszego, żeby mieli dużo szczęścia, żeby mieli dużo prezentów i żeby długo żyli. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela, zdrowia i szczęścia. Super, ślicznie, dziękuję bardzo. Chciałbym życzyć dużo zdrowia, dużo szczęścia, dużo fajnych zabaw. Dziękuję. Czego chciałbyś życzyć nauczycielom? Kinder czekoladę. Są pyszne? Super, dziękuję. A ty czego chciałbyś życzyć nauczycielom? Cukierku. Super. Czego chciałabyś życzyć nauczycielom? Żeby mieli dużo prezentów. Dziękuję. Czego życzysz nauczycielom? Dużo miłości, zdrowia i szczęścia. Dziękuję. A ty? Dużo kamer zdrowia i życia. My oczywiście dołączamy się do życzeń dzieciaków, a wszystkim nauczycielom życzymy przede wszystkim dużo cierpliwości. Badminton w Suwałkach kojarzy nam się między innymi z takimi nazwiskami jak Łogosz, Mateusiak czy Kostiuczyk. Niedługo może być więcej znanych nazwisk. W szkole podstawowej nr 10 rosną kolejni pretendenci do mistrzowskich tytułów. Suwalscy badmintoniści odnoszą sukcesy nie tylko w Polsce. W swych szeregach mają zarówno wielokrotnych mistrzów Polski, jak i olimpijczyków. Zdobyli 12 tytułów drużynowego mistrza Polski. Największym sukcesem, ja uważam, że są wychowankowie, którzy może nie odnosili tych sukcesów, ale zawsze miło wspominają badminton. Co roku starszy trener Szuliński robi spotkanie zawodników, jest wielu przyjeżdża z całej Polski, nie tylko z zagranicy. Jest taka tradycja, już badminton stał się takim na stałe sportem, które odnosi sukcesy w Suwałkach. Wiedzę, jak badminton, no to że jakieś mistrzowie Polski, olimpijczycy. Osiągnięcie takiej renomy kosztowało ich jednak wiele pracy. Niestety po maturze większość dobrze zapowiadających się zawodników opuszcza Suwałki. Po ukończeniu studiów zostają w tych większych miastach, wyjeżdżają za granicę. No z tym jest problem, tak? Niewielu tak jak ja zostało w Suwałkach, no ale może to się zmieni. Jest coraz więcej grup do prowadzenia, także jest zapotrzebowanie. Zainteresowanie badmintonem z roku na rok wzrasta. Widać to chociażby po ilości uczniów preferujących tę dyscyplinę w szkole podstawowej nr 10. Mamy klasę gimnazjum, są dwie klasy szkoły podstawowej, klasa piąta, klasa czwarta. No, w zamyśle szkoła chce utworzyć następną klasę, bo po prostu jest w tej chwili spore zapotrzebowanie na badminton.
tak uważam, trochę nieskromnie, że badminton ma dobrą opinię, że szkoli dobrych zawodników, zawodników można powiedzieć już z tradycjami, wielokrotni mistrzowie Polski, olimpijczycy, także sport, który bardzo nadaje się do szkół, na WF-y. Jest to również sport rozwijający koordynację ruchową i wszystkie partie mięśni. Niestety, jak każda dyscyplina, nie mógłby istnieć bez wsparcia finansowego. Miasto nam pomaga dla pierwszej drużyny, ale przede wszystkim dla wyjazdów dla dzieci. Mamy dofinansowanie. Wiadomo, zawsze by się chciało więcej, ale są takie czasy, jakie są. I trzeba się liczyć, że no, są różne cięcia, ale zawsze my swoje to miejsce znajdziemy, nie ma co narzekać. Mamy fajnego sponsora na pierwszą drużynę, której również pomaga jak ostatnio w zakupie dresów dla tych młodszych zawodników. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie dodatkowych zajęć dla wszystkich chętnych. Prowadzimy zajęcia w pierwszym ELO, zawsze o 16:00. Są zajęcia poza szkołą, w godzinach popołudniowych, tu w SP10. Także każdy młody adept, który się chce uczyć sztuki badmintonowej, może zacząć to nawet od jutra. Badminton, jak każdy sport, wymaga samodyscypliny i konsekwencji. Dzieci jednak doskonale się w nim odnajdują i wybierają taką formę spędzania WF-u i zajęć pozalekcyjnych. Może więc zamiast realizowania swoich pasji poprzez dzieci, popatrzmy, co je interesuje i idźmy w ich kierunku. Robiąc to, co lubią, na pewno szybko z tego nie zrezygnują, będą szczęśliwe, a może nawet osiągną życiowy sukces i będą dumą naszego miasta.